Kupujcie sobie furki offroadowe, robimy zlocik offroadowy, ja jeszcze sobie tylko tę furkę moją porobię, bo ona jest, chociaż klasa S1 to jest spoko jak na offroad, nie? Ta fura kosztuje 16 milionów dolarów w grze, jak mi nie wierzycie, pokażę wam. Wchodzicie sobie do festiwalu Horizon, wchodzicie sobie do aukcji i tam w aukcjach furka wam się wyświetli, to jest taki specjalny fordzik. Więc tak, marka, wybieracie sobie Ford. Możecie ją kupić, jeśli ktoś z was ma tyle hajsu. Ja ją sobie kupiłem i już prawie, że nie mam hajsu. To jest Ford F-150DD, taki ma skrót. Zaraz wam pokażę. O, to jest to. I on jest, ja go kupiłem za 16 milionów, zobaczcie. Możecie go licytować od 12 nawet. Ale ja go może wystawię, jak sobie pojeździmy tutaj trochę, to go wystawię za te 16 milionów. Może, myślę, że ktoś kupi. Bo zobaczcie, ej, niewiele jest tych aukcji. Nie, no dobra, trochę jest. Trochę jest, ale on kosztuje 16 milionów, czajcie to? 16 milionów fura kosztuje. Ja ją sobie stuninguję na maksa. Mam tutaj tuning zrobiony na standardowym silniku, ale wrzucimy sobie tutaj Racing V6 Twin Turbo. Mamy do wyboru. Albo mamy 7-litrową V8, albo mamy Racing 7 litrów V8. I teraz nie wiem, na co się zdecydować. Co mi da lepszego kopa? Nie dochodzi to zaproszenie. No to no nic wam nie poradzę, no. Jak wam nie dochodzi. Czekaj, czy ja mu to zrobiłem napęd na 4 koła? Nie no, nie zrobiłem. No dobra. Co my tu mamy? Mamy sobie takie dodatki tutaj z przodu do instalowania. Bierzcie sobie fury offroadowe i jedziemy zaraz. Szerokie kapory mam. Tu nie możemy opon wymienić, bo on ma już takie offroadowe. Możemy wymienić mu felgi. Możemy zwiększyć cal. Patrzcie, możemy zrobić takie wielkie koła. Ale dajmy mu coś takiego. Niech ma te kapory wielkie. Pyk. Nie ma miejsca już. No, może dlatego właśnie wam nie przychodzi zaproszenie, bo po prostu może nie być miejsca u nas tutaj w ekipie już. Bierzcie fury offroadowe i zaraz lecimy. Ja zobaczę, czy jaka konfiguracja będzie najlepsza dla tego auta. O kurde, ile on ma koni? 1400 koni mechanicznych na tym silniku. O kurde, to on musi być mocny. Ale jeszcze jest tak na wszelki wypadek sprawdzę inne silniki, bo wydaje mi się, że możemy tutaj jakąś mocniejszą konfigurację zrobić do tego auta. Racing V8 może też nam dać ciekawy efekt. Zobaczmy. A jeśli nie, to po prostu wezmę tamtą konfigurację i będzie spoko. Twin Turbo? No, może być ciekawie z tamtym silnikiem. I tu mamy chyba więcej mocy, ale też może więcej wagi będzie. Zobaczmy. Nie, jest mniej mocy trochę i jest więcej wagi, czyli niezbyt dobrze. No okej, to weźmy sobie w takim razie V8 7 litrów. I dajmy sobie tutaj Twin Turbo też możemy dać. O kurde. Co tu się dzieje z tym wykresem? Ja nawet nie widziałem, jaki tam numer był. Ile on miał tam mocy? Ile? O kurde. O kurde. Ile on ma tu mocy? Ja pierniczę. Ile to jest koni mechanicznych? Ej, to jest chyba najmocniejsza konfiguracja tego auta. Zobaczcie, 1400 kW to jest chyba jakieś 2000 koni mechanicznych. No, jest chyba jakieś 2000 koni mechanicznych, ładujemy do niego. Wiecie co? Zrobimy sobie ten meeting tutaj offroadowy i potem ja sprzedaję to auto na aukcji. Także jak ktoś będzie chciał sobie kupić takiego konia, proszę bardzo. Dobra, ja zobaczę tylko coś takiego, ok. Tu mamy tak.
Dobrze, jest porobiony, elegancko. Jedziemy. Robimy meeting offroadowy. Co wy macie tu za fury? Czekaj, jak on brzmi. Ja nie mogę, nie wiedziałem, że go się tak, tak mocno da zrobić. 2000 koni mechanicznych jakoś. Chodźcie tutaj. Tutaj, gdzie jest ta ukryta chata, to jest nasz pierwszy punkt. Tylko nie wiem, tutaj dziwnie wyznacza ten cel, nie? To może chodźmy tutaj, albo... Tutaj chodźmy. Nie, tutaj nie możemy, bo przez wodę nie przejdziemy, przecież jest jesień. Tutaj chodźmy. Tu będzie najlepiej. Jedziemy na spotkanko. Patrzcie, jaka to jest kozacka fura. 2000 koni mechanicznych. Jak to brzmi? Ło, ale rzuca nim. Dobra, jedziemy na spotkanko. Jedziemy tam koło tej chaty się spotkać. Będziemy jechać przez wodę, także wejście coś z dużym zawieszeniem, żeby się nie utopić. I cyk. ...1900 koni mechanicznych. O kurde. Bo ja nie wiem, ile to jest 1400 kW. Nie mam teraz tutaj przelicznika, nie? Licznik się zamyka, tak, ten z obrotami się zamyka. Gdzie wy jedziecie po asfalcie? Kurde, przecież to są... To jest meeting samochodów offroadowych, hello. Czekam tu na wszystkich. Nie jadę zbyt szybko, ustawiam tempomat na 140. Przez wodę tam nie przejedziemy, bo za głęboko tu jeszcze jest. Może jakiś wyścig mykniemy, co wy na to? Podnosi go, kurde. No, ten jest mocny. Ty, ciekawe ile on wyciągnie. Jak na offroadową furę to nie powinno być dużo, nie? Kilometrów na godzinę. Jedziemy na wyspę. Nie wiem, czy tutaj już da radę wjechać. Spróbuję. Ryzykuję, ryzykuję. Oj, pod wodę. Dobra, tutaj nie jedźcie jeszcze za mną, bo tu jest za głęboko. Trzeba kawałek dalej podjechać. Dobra. Trzeba kawałek dalej podjechać i tam sobie wjedziemy. To są offroadowe fury, więc my tutaj na przełaj, nie? O, tutaj też za głęboko jest, kurde. To jak my tam wjedziemy? On ma 9 biegów. Wiem, ale sobie tutaj biegi skróciłem, żeby miał tylko 6. Przy takiej mocy to jemu te 6 biegów wystarczy. Czekajcie, to nie ta wyspa. Musimy do drugiej jechać, tam gdzie jest ukryty samochód. Tutaj chyba już powinno być wystarczająco płytko, żeby tam wjechać. Czekaj. O nie, ty, jak tam wjechać? Tam się tylko w zimę da wjechać? Jak jest lód? Bo mi chodziło o tą wyspę tam, gdzie jest ten gdzie jest ta ukryta fura. Jaki macie pomysł, żeby tam dotrzeć teraz? Chyba się nie da, nie? Za głęboko. Tutaj się spotykamy, to jest... Tam daleko jest taka wyspa, ale tam się chyba nie dotrze. Czekaj, czekaj, ja drona odpalę. Zobaczymy, czy dam radę tam teraz. Tylko w zimie się da. Tu się utopimy, nie? Chodzi mi o tą wyspę tam. Patrz, nawet dron się utopił. To Forza. No dobra, to chodźcie w innym miejscu meeting zrobimy, bo tutaj nie ma jak. Tam przy tym parkingu, przy tym garażu ukrytym jest taki malutki parking i tam byśmy się jakoś zmieścili. Chodźcie, chodźcie kawałek dalej, gdzieś tutaj. Znajdziemy sobie taki offroadowy parking może. Jakąś taką miejscówkę, gdzie będziemy mogli się spotkać. I pojeździmy sobie trochę po offroadach. Tu mamy jeszcze jakąś wyspę. Dawaj, 2000 koni mechanicznych i tu nie podjedzie? Dzięki za pomoc.
Oh yeah. Idziemy dalej. Nie ma to jak pomoc ludzka, no nie? Czekaj, czekaj, tutaj jest taka też fajna wysepka. Może tu będzie jakaś taka miejscówka do spotkanka. Są jakieś murki. A jest chatka, dobra, robimy tu zlot. Patrzcie, jest jakaś chata. Tutaj zlocik będzie ok. Nie? Dokładnie, dokładnie. Tu możemy zrobić zlocik. Pewnie, że tak. Pięknie. Idealny parking mamy. Starajcie się nie rozwalić tego murka, ale... Kurde. Ja już was znam trochę. Wiem, jak będzie. Ja już wiem, jak tu będzie. Ktoś wziął tego Mercedesa. Jednego z niewielu diesli. Ciekawe, czy ktoś wziął Mercedesa 6x6. Cyk, dobra. Zobaczmy, co macie tam za furki. Trochę ciemno jest na taki zlocik, nie? Szkoda. Co macie tu za fury? Nikt nie wziął chyba Mercedesa, tego 6x6. Jestem zaskoczony. Nikt z was nie ma Mercedesa? Ej. No, budzisz się w nocy, a pod twoim domem coś takiego stoi. Taka gromada, nie? Jeszcze koleś specjalnie sobie chatę kupił na jakiejś wyspie, bo ma dosyć ludzi i wiecie, zabarykodował się takim murem z kamieni i myślał, że nikt mu tutaj nie wiedzie, a tu nagle o, fajnie, mamy parking, nie? Robimy zlot. Oh yeah. Dobra, co wy macie tu za fury? Patrzmy. Co tutaj jest? Jest Piotr? No, jesteście na niewidokach, to ja nie widzę co za fury. Ja w ogóle ich nawet nie poznaję. Wiem, że to jest Mini Cooper, a przynajmniej obudowa jest od Mini. Tu jest jakiś Jeep. Chyba Trailcat. No, taki podwyższony. Tutaj oczywiście Fordy, F-150, albo Raptory. Tutaj Toyota. Chyba. Dakarowa jakaś. Tutaj ten mój wariat. A tutaj... Co to jest? Ja nie wiem, co za fura. A to jest... To jest Ford? Nie wiem, co to za Ford. A to jest chyba... Ariel Nomad, nie? Yep, to jest Ariel Nomad. I goście sobie w środku siedzi taki Mikołajek. Elegancko. Później sobie zrobimy zdjęcie, jak będzie trochę jaśniej, będzie nas lepiej widać, nie? Jedziemy, wiecie gdzie jedziemy? Jedziemy w góry teraz. Zobaczymy, jak to będzie w nocy wyglądało, jak będziemy sobie tak jechać. Jedziemy sobie tutaj, ale jedziemy offroadowo. Nie jeździmy absolutnie drogami. Jedziemy tak, żeby jak najlepiej pokonywać. I słuchajcie, zrobimy jakiś hill climbing. Wspinaczkę. Po prostu. Oh yeah. Jedziemy offroadowe furki, to nie możemy tutaj iść na kompromisy, jakieś drogi asfaltowe, nie, nie, nie. Jedziemy tam, gdzie jest najbardziej górzyście, najbardziej stromo. Może zrobimy sobie moją dawną traskę Tour de Podlasie, bo w sumie tam, w tamtym miejscu to jest. O, właśnie. Ciekawe, jakbym sobie poradził tym moim szalonym samochodem. Nie jedziemy, nie chodzi o to, żeby jechać jak najszybciej, wiecie, to nie są wyścigi, tylko żeby pokonywać hardkorowe tereny. Znaczy ja wam powiem tak, minusem tego samochodu jest niestety napęd na tył. W przypadku wspinaczki mogę mieć poważny problem, żeby pod coś podjechać. Tak, dokładnie. Sesja musi być pełna, bo jest bardzo dużo osób tutaj teraz na sesyjce. Proszę bardzo. Syk. I już jesteśmy na górze. Tutaj jest ta góra, ma jeszcze kilka takich mocniejszych zboczy, nie? Ale wiecie co, póki jest noc, to chodźmy sobie ten wyścig pojedziemy. Mam nadzieję, że tym razem uda się go odpalić, bo od pewnego czasu, no, problemy są w Fordzie, żeby zaprosić się tutaj. Cyk.
I jak polecieli, kurde, nieźle. Tak, myślę, że to będzie dobra opcja, żeby sobie pojechać w wyścig Tour de Podlasie. Ja już nie pamiętam, jak się go jechało nawet, ale to jest wyścig do testowania najbardziej hardkorowych samochodów offroadowych, więc... Dobra. To jest zjazd samobójców? Nie. My wiemy, co robimy. Coś się dzieje. Coś nie tak z Fordzą jest. Nie dołączyło mnie do sesji. Ktoś tam pojechał chyba w wyścig, ale... No, nie jedzie, ale spokojnie, on zaraz tutaj ruszy. O, jedzie, jedzie! Ło! Ej! Ej, niektórzy tam polecieli! Ło! Niektórzy tam polecieli w kosmos! O kurde! Ej, wiecie co zrobimy? Ja sobie sprzedam później ten samochód, co mam, ale... Robimy tak. Ja biorę teraz Pila P50. I ponieważ jest to zlot offroadowców, to waszym zadaniem będzie spychać mnie. Bo to jest jeden z najlżejszych, jak nie najlżejszy samochód w grze. Jedziemy sobie na boisko teraz do piłki. Tam jest do futbolu chyba amerykańskiego. Jedziemy na boisko i będziecie grać mną w piłkę. Jak wam się to podoba? Ja już przed wami uciekam, bo... Może być ciężko. Może być ciężkie moje teraz życie. Weźcie sobie najcięższe samochody, jakie macie. Jakieś tutaj są pięciotonowe ciężarówki. Samochody offroadowe też mogą być. Ja jadę już na boisko. Zamieniam się w waszą piłkę. Będziecie mogli mną grać. Co wy na to? Ja nie wiem, czy tam będziecie mogli mną dostrzelać do bramki. O kurde, jadą, jadą, atakują! Tak, mój samochód ma takie... Oooo, shit! Albo może właśnie zrobimy takie wyścigi, że... Ja wezmę Pila P50, a wy jakieś najcięższe fury, jakie są. I będziecie robić wszystko, żebym nie dojechał do mety. Nie? Do jakiegoś miejsca. Dobra, to tak zrobimy. To będzie w sumie lepsze niż granie w piłkę. Więc tak. Wyznaczmy sobie jakieś miejsce. Niech to będzie na przykład... Niech to będzie na przykład... niech to będzie na przykład zamek. Ja będę jechał takimi drogami, żeby było jak najtrudniej mnie znaleźć, zdobyć. Będę jechał przez miasto. Czekaj, gdzie jest ten zamek? Zamek chyba koło Gantleta był. O, tutaj. Jadę na zamek. A waszym zadaniem będzie mnie powstrzymać. O kurde, oh shit. Oh shit. Waszym zadaniem będzie mnie powstrzymać, żebym tam nie dojechał. A pamiętajcie, że ja gram na kierownicy, więc jak ktoś we mnie przywali, to mi tą kierownicę obraca. Oh shit! Oh shit! No to nie wiem, czy dojadę. Łooo, nie mogę ruszyć! Dobra, próbuję. Dobra, jednego minąłem. A czy moją zaletą jest to, i wadą zarazem, że jestem malutki i mogę... Mogę dosyć mocno przyspieszać. Jeśli oczywiście ruszę z miejsca. Dobra, na razie mi pomagają, na razie zbliżam się do celu. Mam 10 km do przejechania. Dobra, gaz, poszedł. Koszmar. Koszmar, kurde. Oh shit. Ja na pewno tu wystrzelę zaraz do kosmosu, mówię wam. Wow. Nie ma oszukiwania, się tu nie będę teleportował ani nic. Próbuję dojechać. Dobra, uciekam. Kurde. Tym nie da się tak raptownie skręcać. Więc...
Ej, no nie dojadę tam. Ja pierniczę. Nie dojadę tam. Nie no, muszę jakoś. Dobra, cofam. O, wziął tego dużego. Kurde. A ja mam takiego malutkiego, on ma takiego dużego. Cholera, to niedobrze. To nigdy nie jest dobrze. Nie mogę się ruszyć. Oh shit. Oh shit. Dobra, uciekam. Uciekam. Spróbuję gdzieś do przodu w ogóle pojechać. Przez wodę, dawaj, dawaj, przez wodę. Trochę przez wodę, trochę przez asfalt. Jak ja już złapię przyczepność tym, tym samochodem, to już będę w stanie im uciec, bo mam naprawdę dobre przyspieszenie w tym aucie. W tym czymś. W tym jajku. O kurde, tu też stoją. Tu też stoją, kurde. Łooo, na moście. Co się stało? Zatopiłem się pod ziemię. Ła! Dobra, spróbuję dołem przejechać. Kurde. Ale ciężko. Powinienem jakiś limit czasowy na to dać, żeby było jeszcze trudniej. Ale może, może już jest wystarczająco trudno. Dobra, jadę. Dawaj, dawaj, dawaj! Ktoś tam za mną jechał. I próbował mnie rozwalić, kurde! Uderzył w samochód, ten samochód we mnie uderzył i mnie wyhamował. Ale spokojnie, nie poddaję się. Uuu, shit! Najgorsze w tym aucie jest to, że on nie potrafi też tak mocno skręcać, tak wiecie, bardzo dobrze, nie? Dobra, jadę na miasto. Na miasto, na mieście powinienem trochę im uciec może. Ja znam tam parę kryjówek, ale ja zatopiłem się pod ziemię. O nie! Oh my god! Czyli jednak to jest możliwe. Co oni tu robią? Ja! Uuuu! Oh shit! Dobra, dzięki za pomoc, to mi trochę pomogło. Kopiecie mnie jak cygana przy kasie. Jak tu uciec przed nimi? Dobra, muszę powoli, mało gazu dodało. Muszę mało gazu dodawać, żeby ruszyć z miejsca. Bo on buksuje tymi kołami, to zaraz wiecie. Ole tama, zobaczcie. I co teraz? Yeah! Poszedł! O nie, zahaczył się! I co teraz? Uciekaj, bo to jest za wąsko! O, już po mnie! Kurde, znowu pod ziemię. Ja nie mogę. Blokady wszędzie, wiecie jak trudno? Nie wiedzą co się ze mną stało, ja po prostu byłem pod ziemią, pod planetą. Dobra, jadę tutaj, bo tam blokady zrobili. Powoli, a szybko. Wiecie o co chodzi. Atak frontalny, to był Rhino Squad, jak z Need for Speed'a, nie? Ten co tak jedzie na czołówę. Poszedł. Ale blokada, o nie. Kurde, przez nich nie da się przecisnąć. To się nazywa zlot samochodów offroadowych. Ty patrz, patrz, patrz. Obniżył mi zawieszenie.
Ej, wiecie co jest najśmieszniejsze w tym samochodzie? Że nim nie można dachować. On prawie nie ma dachu. Poszedł. Dobra, mogę jechać tu, nie ma problemu. Uciekam im, patrzcie. O nie, mnie taka głupia lampa jest w stanie zatrzymać. To jest... to jest straszne. Ja się nie dziwię, jak ja to zaraz w powietrze wylecę. Naprawdę się nie zdziwię, ja nie mogę kierownicy utrzymać. Wyrywa mi tą kierownicę z rąk. Jedź, Lucek! No patrz, nie wyjedzie chyba. Wsteczny. Poszedł. Dobra. Jest luka, uciekaj. Uciekaj, jajko jedne, głupie no. Koszmar. Wow! Nie ma oszukiwania, nie ma teleportowania się. Oh my god. O, ten mnie uratował. Najgorszy jest ten tutaj, bo on waży 7 ton, albo i 5 po tuningu. Nie wiem, kto by taką furę chciał odciążyć, ale są tacy. Dobra, muszę w drugą stronę jechać, tej tamy nie przejadę tutaj. Moim wielkim plusem jest przyspieszenie na szczęście. Jak już złapię tę trakcję, to mogę jechać. O nie, lampa, kurde, patrzcie jak taka głupia lampa jest mnie w stanie zatrzymać. O, shit! Wsteczny, szybko. O, dobra, jest git. Mi jakiś tutaj drobny obiekt na drodze potrafi zatrzymać do zera, także... O-o. Oh shit! Okej. Czekaj, naprzełaj dalej. No nie, ja nie mogę! Przez te drobne takie obiekty nie mogę przejechać nawet. Wow! Ale mnie wysprzęgliło, no kurde. Dobra, w drugą stronę, tu jest za dużo już ich. Aha. Dobrze, dawaj tutaj. Uciekłem im! Okej. Dobre przyspieszenie. To mnie trochę ratuje tutaj. Dawaj! Dobra, naprzełaj, dawaj, super. Oh shit, oni mnie tu dogonią. Oni mają offroadowe fury. A ja pojechałem tym jajkiem na offroady. Ja już stąd nie wyjadę, kurde. Co to było? Okej, okay. Tory, nie jest źle. Tory jest spoko chyba. Mam nadzieję. Nie spoko, skręcam tu. Gdzie ja jestem? O nie! Niedobrze! Gdzie ja jestem w ogóle? Co się ze mną dzieje? Czekaj, co się dzieje z moim jajkiem? Ty, jestem poza mapą! Jestem poza mapą, człowieku! Oni tu nie mogą wjechać. Patrzcie, ja jestem poza mapą. I co teraz?
Ty, patrz. W końcu chwila spokoju. Mnie zrespiło dalej poza mapą. Takie rzeczy tylko w Fordzie, tak, ale rzeczy pisz przez RZ, ziomek. Dobra. Spróbuję. Tu mam na chwilę spokoju. Mogę sobie tu pojechać. Jestem poza mapą, tu nie mogą do mnie dojechać. Mnie tak mocno cisnęli, że przeniknąłem przez murek. Próbuję znaleźć takie miejsce, które... O nie, tu nie można nigdzie przejść. Ja pierniczę. Co teraz? Co ja mam teraz zrobić? Chyba tylko reset fury mi został. Zobaczymy, co tu jest. O ty, to można rozwalić. O! Nie da się! No ktoś mnie wcisnął w ściany, ja nie wiem kto. Patrz. Ale respi mnie dalej poza mapką. O nie, patrz, o nie! Uciekam stąd. Muszę powoli, bo naprawdę ciężko jest go utrzymać! No, ej, oni mnie pchają do celu. To w sumie całkiem dobrze dla mnie. Dawaj, ruszaj. Kurde, niektórzy chyba grają ze mną, pomagają mi. Patrz, jaki ten jest ciężki, ten jest tak ciężki, że mnie spycha bez żadnego problemu. W sensie, nawet nic się z nim nie dzieje. Mnie taki mały murek powstrzymał. Wow, już myślałem, że wystartuje. Jak mnie skasował. O ja, patrz, odpychają mnie od tego miejsca. W sumie dobrze robią, ale kurde. Nie, ja tam nie wjeżdżam do tunelu. O kurcze, nie chcę tam wjeżdżać. Nie. Uciekaj stąd, uciekaj mały. Uciekaj. Przydałoby się na jakiś asfalt wjechać, żebym jakąkolwiek przyczepność miał. Moim jedynym plusem jest dobre przyspieszenie, muszę to jakoś wykorzystać. Dobra, złapał trakcję, leci. 250 na godzinę w jajku. Wow! Ty, tu jakaś woda tu jest, jakieś jeziorko. O nie, niezbyt dobrze. Oni tak szybko jadą, że jak mnie uderzają, to jak pociski, nie? Ty, dawaj plażą. Spróbuję plażą tam dojechać, bo to jest zamek tu przy plaży, nie? Tylko, że znowu, oni mają, kurde, offroadowe fury. No i proszę bardzo, kąpiel w morzu, czy tam oceanie. Zatrzymaj się! Nie mogę przestać się obracać. Zaraz się utopię w tej furze. Obraca! Poszedł tam na zamek. Muszę tam wskoczyć. Uciekam im! Kurde, patrzcie na to. Tam jest skocznia. Może uda się wskoczyć jakoś. Przez te wydmy. Oh shit! Ja wiem, jak on się... O, jest skocznia. Patrzcie. Dawaj na tą skocznię. Kurde, za wolno jadę. Nie doskoczy tam.
jaka lampa z przodu, nie? Muszę dookoła teraz jechać i zaraz będę przy celu. Chociaż nie, czekaj, tutaj chyba da się wjechać. Jest, jest, jest tutaj. Jest wjazd. Uuu, co to było? Patrz! Wypchnęli mnie stąd. Muszę wjechać do tego domku. Już bardzo blisko mam. Dawaj, 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 dawaj. Blokadę robią tam. Zaraz mi złapie już te. Czemu on przeze mnie przejął? Zaraz mi złapie przez. Jest, 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 mam, mam, mam. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Udało się dojechać. Oh my god, ale było ciężko. Kurde, dzięki wam wszystkim za zabawę. Mam nadzieję, że było to dla was ciekawe. Granie mną w piłkę. Dobra, wystawiam na aukcję tą furę. Patrzcie, jest taki samochód, jeśli macie go w garażu, można go sprzedać za 16 milionów dolarów w grze. Ponoć. Faktycznie, patrz, 16 milionów. Patrz, faktycznie, 16 milionów. Ja wale. Ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Dam na 12 godzin. Kurde. Jaki był cel w ogóle? No właśnie, cel było tutaj dojechać i schować się przed wami. Ale mnie łapy bolą. Patrzcie, mam od tej kierownicy, nie wiem czy widzicie, mam czarne łapy. Takie brudne. Daj spokój. Dobra, wystawiony na aukcję ten wariat. Ja tu mam jeszcze parę takich samochodów, które można by było wystawić z tej kolekcji design coś tam. Zobaczymy, czy tego da się co tyle sprzedać. Nie, tego się na przykład nie da za tyle sprzedać. Czekaj, sort value. To nie jest tak, że wszystkie da się sprzedać za taką kasę, nie? O, na przykład jest tu za 5 milionów, ale to jest cena sklepowa tych samochodów. W tym rzecz. Aventador. Jego chyba nie można wystawić nawet, nie? Nie wiem, czy jest taka opcja. A jednak można, tylko cena nie jest jakaś tam ciekawa, nie? Za ten samochód. Jest to takie śmieszne w Porsche, ale są samochody, które są ultra drogie na tych aukcjach. Po 16 milionów nawet, nie? To jest kosmos. Czekaj, tutaj jest Auction Alert. Tu są jakieś unikalne, ale ja je chyba w większości mam. Może tam niektórych mi brakuje. RS200 Evolution, to tego mam. On nie jest jakiś tam unikalny, można go w sklepie normalnie kupić. Ja nie mam, właśnie, ja nie mam Huracana Performante, nie wiem czy ktoś go tam wystawił. Bo to jest taka furka, którą kiedyś tam można było chyba zdobyć. I Huracan jest tutaj, ale mi chodzi o tę specjalną wersję. Aventador Sesto. Nie było Performante tutaj w Forza Horizon? A może to było w The Crew 2 i mi się coś popieprzyło. Yamaha Diablo GTR. To chyba go nie... Chyba go też nie mam, tego Diablosa GTR-a. Zobaczę. Nie ma go, zobaczcie. No proszę bardzo. I udało się wystawić tą furę. Zobaczymy, czy ktoś tam kupi. No jest ich niewiele, więc szanse, że ktoś tam sobie ją sprezentuje, są duże, nie? 16 milionów można taką aukcję zrobić. To jest bardzo dużo. Dzięki wam wszystkim za zlot driftowy i zlot offroadowy. Kurde, ten offroadowy był hardkorowy. W sumie ciekawy pomysł. Może następnym razem kimś innym pobawimy się w piłkę. Co wy na to? Bo ja już mam dosyć kręcenia tą kierownicą, jak ktoś mną gra w piłeczkę.